Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz? Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Amen. Co to znaczy nieczysty? Oj, ktoś tam się śmieje. Co to znaczy nieczysty? To znaczy bezbożny. Reszaim, bezbożni. Nie chcę siadać w gronie bezbożnych. Tych, którzy są nieczyści. Tych, którzy są oddaleni od Boga. Tych, którzy nie kochają Boga. Ja chcę kochać Boga całym sercem, całą swą duszą, ze wszystkich swych sił. I nawet przez jedzenie chcę uwielbiać Pana Boga. Czy śpicie, czy jecie. W każdym czasie oddajecie chwałę Panu Bogu. Oddawajcie chwałę Panu Bogu. Wszystkim, co jest we mnie, chcę oddawać chwałę Bogu. Chcę być czysty, bo Bóg jest czysty, Bóg jest dobry. A ja nie chcę być zły, ja chcę być czysty. Więc nawet nie jem posiłków, które kiedyś były uznane za nieczyste. Dlaczego Bóg przez Mojżesza wprowadził to prawo? Będziecie jeść tylko określone potrawy, nie będziecie jeść innych potraw, bo chciał ich wychować. Trzeba pamiętać, że Bóg nie tłumaczył się ludziom, dlaczego coś robi, dlaczego czegoś od nich oczekuje. I oni uznali to za coś normalnego. Bóg nie musi się nam tłumaczyć. Ważne, żebyśmy usłyszeli głos Pana. Ważne, żebyśmy poszli za tym, co Bóg nam powiedział. Dzisiaj żyjemy w innych czasach. Dzisiaj, zanim coś zrobimy, to najpierw musimy zrozumieć. Ciekawe, że Jezus dzisiaj na samym początku mówi: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Jest piękne, nie? Wcześniej nie było tego. Nie musieli rozumieć Boga. Ważne, żeby Go słuchali, żeby byli Mu podporządkowani, posłuszni. Dzisiaj ciężko nam jest z posłuszeństwem komuś, jeśli czegoś nie rozumiemy. No i Bóg dobrze o tym wie. Więc mówi: zrozumcie mnie. Ja chcę być zrozumiany. Chcę wam pokazać i przekazać bardzo ważną prawdę. O tym, że to serce twoje decyduje. To twoje serce decyduje. Czy zrobisz coś, lub czegoś nie zrobisz. No przykład Ewy. Czy demon musiał wpychać jej ten owoc do gardła na siłę? A gdyby nawet to zrobił, to czy miałaby wtedy grzech, jedząc zakazany owoc? Czy to ten zakazany owoc był sam w sobie już zły, nieczysty? No nie. Demon tak podszedł do Ewy, tak ją podszedł, tak ją skusił, że ona uznała tę pokusę za swoją i w sercu podjęła decyzję. Tak, chcę, pragnę. Nie mogę żyć bez tego owocu. Muszę go zjeść. I już to było nieczyste. Nie owoc, nie sam owoc. Dobra, mówiłem, że ten tekst nie odnosi się tylko do jedzenia. Mam nadzieję, że to powiedziałem, bo nagrywam już kolejny raz. Więc mówię, że ten tekst nie odnosi się tylko do jedzenia. Przykład z życia taki wzięty. Wczoraj, przedwczoraj byłem w sklepie, żeby odebrać paczkę. Podchodzę do pani kierowniczki sklepu i mówię: chciałbym odebrać paczkę. I ona pokazała swoje emocje względem mnie. Ale co ja pani zrobiłem?
To nie pan, to ta paczka. Ale co ta paczka jest winna? No bo ja mam tutaj tyle na głowie do roboty, a tu przychodzą po te paczki. Nałożyli na mnie kolejne zobowiązanie. No ale za to pani płacą. Przecież bierze pani za to pieniądze, to jest pani praca. Proszę zmienić swoje nastawienie. Wtedy będzie pani łatwiej pracować w tej pracy. A tak mnie pani obciąża, innych ludzi swoim złym nastawieniem. Bo ta paczka. Albo ktoś powie, bo ja kawy jeszcze nie piłem, dlatego jestem taki zdenerwowany. Tak? Czy kawa, brak kawy, brak jedzenia, czy jakiś przedmiot, jakiś człowiek czyni cię złym? Tak, tak, nie. To twoja decyzja czyni cię złym. Przez decyzję mówisz, jestem dobry albo nie. Czynisz dobro lub nie, lub zło. Wiara to nie jest to, że ja coś czuję. Wiara jest decyzją. Ja podejmuję decyzję, że chcę zrobić to, o co Bóg mnie prosi. Chcę zrobić to, o co dziecko mnie prosi, żona mnie prosi, matka, mąż. Oczywiście, jeśli to jest dobre, moralnie dobre. To czyni mnie nieczystym, to moje wnętrze jest nieczyste, bo moja decyzja jest zła. Rozumiecie, o co chodzi? Więc tu nie chodzi tylko o jedzenie, o wszystko. Wszystko może sprawić ci ból, wszystko może uczynić cię nieszczęśliwym. Na przykład pogoda, nie? To pogoda jest nieczysta, to pogoda jest zła. To pogoda ma wpływ na mnie, że ja jestem taki zdenerwowany, że jest we mnie chęć zabicia kogoś. To, że komuś się powodzi, jest powodem tego, że jestem zazdrosny, że mam w sobie chciwość. To ta kobieta, która przeszła obok mnie i widziałem jej ciało odkryte, sprawiła, że jest we mnie chęć cudzołożenia. To ona jest zła, nie? No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Nie. To moje wnętrze. To moja decyzja. Moja decyzja jest powodem zła. I to zło wyłazi ze mnie. Ono nie wchodzi we mnie. Nikt mi na siłę tego zła nie wpycha. Oczywiście demon próbuje podstępem zrobić wszystko, żeby mnie skusić. Ale sama pokusa nie jest grzechem. To ja decyduję, czy idę za Bogiem, czy nie idę za Bogiem. Czy czynię to, co jest dobre, czy czynię to, co jest złe. To ja też chcę decydować, co jest dobre, co jest złe. I to jest właśnie też ta pokusa. Wy będziecie jak bogowie, będziecie jak Bóg, będziecie znali prawdę. Będziecie wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Ja nie potrzebuję już Boga, nie potrzebuję już nauczyciela, nie potrzebuję nauki żadnej, bo ja już wszystko wiem. I jeszcze jedno, co chcę powiedzieć odnośnie pierwszego czytania. Tutaj jest napisane, że królowa Saby odwiedziła Salomona. Salomon był bardzo mądrym człowiekiem. Jeszcze wtedy był bardzo mądrym człowiekiem. Później trochę mu przeszło w drugą stronę. I tu jest napisane, że królowa wpadła w zachwyt po tym, co usłyszała, zobaczyła na własne oczy, na własne uszy usłyszała tą całą mądrość, którą przekazał jej Salomon. Wiadomo, że Jezus jest dużo mądrzejszy od Salomona. Sam o sobie tak powiedział. Tu jest coś więcej niż Salomon. Mówi o sobie. I wielu ludzi wpadało w zachwyt, słuchając go. Ale też wielu ludzi nie wpadało w zachwyt. Wręcz w gniew, w zazdrość, w obelgi rzucane przeciwko Jezusowi i Jego uczniom. My tutaj na kanale SMS z Nieba, ale także inni youtuberzy, inni księża, zakonnicy, świeccy starają się, żeby człowiek przyjął Słowo Boże. Żeby człowiek wpadł w ten zachwyt. My kupujemy sprzęt, mikrofon kupiłem teraz, nie wiem, być może widzicie, ale już nie będzie tych kwadracików widać. Cały czas coś robimy, cały czas chcemy
żeby nas przyjęto, tak? Ale jeśli serce nie będzie zmienione, jeśli serce nie podejmie decyzji, tak chce, to możemy stawać na głowie. Drugi człowiek nas nie przyjmie, nie wpadnie w ten zachwyt i nie przyjmie Słowa Bożego, czy tego, co mamy dla drugiego człowieka. Możesz starać się zrobić jakąś niespodziankę komuś, kupić za duże pieniądze, czy nawet zrobić własnoręcznie jakiś prezent i dać człowiekowi, i człowiek popatrzy. No, może być, dzięki. Nie będzie tego zachwytu. Bo to serce właśnie decyduje. To w sercu decydujemy, czy idziemy za tym, co jest dobre, czy nie. I też chcielibyśmy ciągle być zachwycani. Ciągle czuć tą podnietę. Tak zresztą jesteśmy formowani, tak programują nas przez różnego rodzaju reklamy. Sposób przekazywania treści jest właśnie taki. Musi drgnąć coś w tobie. Musi cię to zaskoczyć, musi cię to podniecić, rozkochać. I często właśnie tak robimy. Jeśli mnie coś nie zachwyci, jeśli czegoś nie czuję, to tego nie robię. A Bóg często tak nie robi. My często też prosimy, Panie Boże, podnieś mnie, spraw, żeby to mnie podniosło, żeby to mnie zachwyciło. Daj mi słowo jakieś, które mnie zachwyci, podniesie mnie. Bóg często tego nie robi. Czasami to robi, ale często tego nie robi. Wiem o tym doskonale na swoim przykładzie, ale także na przykładzie wielu ludzi. Często Bóg nas nie będzie zachwycał. Serce nasze musi się otworzyć na dobro, szukać tego dobra, pragnąć tego dobra, jak oblubienica, która szuka oblubieńca. I często przez trwogę, przez cierpienie, przez dość już tego cierpienia, już nie chce cierpieć, budzi się w nas to serce. To serce zaczyna się otwierać. Tak, chcę, wreszcie chcę światła. Już mam dość życia w ciemności. Mam już dość. Po uszy jestem w gnie i chcę wyjść z tego bagna. Gdzie jest Słowo? A Słowo jest blisko. Bliziuteńko. Bo Bóg jest bliziuteńko. Bóg jest bardzo blisko. Nie trzeba naprawdę pokonywać wielu tysięcy kilometrów, żeby spotkać się ze Słowem Bożym, bo ono jest blisko. To od twojego serca zależy, czy przyjmiesz Słowo Boże, czy zachwycisz się tym Słowem. Amen. Tyle miałem dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.